Znaczenie terminu miłosierdzia, jak Faustyna rozumie miłosierdzie? Zaznaczę tylko, że pytam dlatego, że wiele ludzi ma problem z właściwym rozumieniem tego słowa. Często mamy stosunek bardzo pobłażający do tego terminu. Dlatego zapytam siostrę, jak Faustyna rozumiała miłosierdzie? To jest bardzo dobre pytanie, bo od rozumienia miłosierdzia zależy nasza relacja do Boga, nasza relacja do drugiego człowieka, a także do samego siebie. Jeżeli mamy fałszywe pojęcia, to w sposób fałszywy je praktykujemy. Jeżeli mamy dobre pojęcia, to zachwycamy się tajemnicą miłosierdzia Bożego i nasze życie kształtujemy według tej tajemnicy. Siostra Faustyna rozumiała tajemnicę miłosierdzia Bożego jako miłość miłosierną, jako działanie Boga ad extra, czyli na zewnątrz. Wszystko, co Bóg uczynił, uczynił z miłosierdzia. Stworzył aniołów, świat, człowieka. Jezus przyszedł na świat dlatego tylko, że Bóg jest miłosierny. Nas odkupił, ustanowił Kościół Święty z bogactwem sakramentów i Słowa Bożego. To wszystko mamy z miłosierdzia. Dlatego siostra Faustyna mówiła, że miłosierdzie jest jak złota nić wpleciona przez całe nasze życie. Jest jak powietrze. Nawet nie wiemy, że oddychamy i że jest powietrze, chyba że sobie to uświadamiamy. Ale kiedy nie ma tego powietrza, to umieramy. Dlatego właśnie siostra Faustyna mówi o tym miłosierdziu w bardzo pięknych obrazach, że miłość jest kwiatem, miłosierdzie owocem, albo miłosierdzie jest czynem miłości. To są bardzo lapidarne określenia, ale niezwykle trafnie. Rzeczywistość miłosierdzia Bożego i ludzkiego jest tak ogromna, że właściwie nie mieści się w żadnej tajemnicy. My możemy ją jakby sobie tylko przybliżać poprzez pewne obrazy, skojarzenia, ale trzeba to robić, żeby mieć właściwe pojęcie miłosierdzia. Skoro jesteśmy przy tym miłosierdziu, miłosierdziu ludzkim, to warto zauważyć, że siostra Faustyna wraz z Janem Pawłem II wnoszą do historii Kościoła nowe spojrzenie na miłosierdzie w relacjach międzyludzkich. Teologowie nazywają to spojrzenie, ten model miłosierdzia, nazywają personalistycznym, ponieważ na pierwszym planie jest godność człowieka, jest osoba, a dopiero na drugim planie są jej czyny. W tej szkole, w tym spojrzeniu na miłosierdzie bardzo ważne jest to, że nasze ludzkie miłosierdzie ściśle związane jest z miłosierdziem Bożym. Miłosierdzie Boże dla naszego miłosierdzia jest źródłem, wzorem i motywem. Chodzi tutaj też nie tylko o takie sporadyczne akty dobroci wobec ludzi, ale o styl życia. Czyli mówiąc językiem siostry Faustyny, chodzi o to, żeby przemienić się w miłosierdzie. Siostra Faustyna pozostawiła taki piękny tekst, taką piękną modlitwę w dzienniczku. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest miłosierdzie Boże, przejdzie przez serce moje do bliźnich. I prosi Boga, żeby jej oczy były miłosierne, żeby uszy były miłosierne, żeby język, nogi, ręce, a nade wszystko serce było miłosierne. Jeżeli będziemy reflektować nad tajemnicą miłosierdzia Bożego, zachwycimy się tą tajemnicą. I wtedy to będzie siła do przemiany naszego życia.